Instytutu Sztuki Filmowej. Dofinansowała nagrodę dla najlepszego reżysera w filmie w konkursie międzynarodowym, festiwalu, również taką samą kwotą, 5000 euro. Zresztą Polski Instytut Sztuki Filmowej wspiera nas od wielu lat. To jest najważniejszy instytut filmowy, taki w tym sektorze audiowizualnym, który nas wspiera i to jest niezmiernie ważne. Bardzo się cieszymy z tego, że festiwal ma to zaplecze, prawda, i ten byt, bo to jest bardzo ważne, bo ty jesteś artystką i myślisz o tym, że chciałabyś mieć ten film. Artystką nie jestem. No, ale artystką pod tym względem, że jednak jestem menedżerem kultury. Wybierasz te filmy, prawda, i patrzysz pod kątem artystycznym, tematycznym. Tak. No, wiadomo, musisz te filmy ocenić, żeby ten film nadawał się akurat na festiwal, żeby jurorzy później powiedzieli, że nie oglądali czegoś, co w ogóle nie pasuje do niczego, prawda? Ale krytyka konstruktywna też jest ważna. Jest ważna, ale ta krytyka akurat bardzo cię chwali, prawda? Na razie tak, mam nadzieję, że będzie tak dalej. Tak? No, oby tak było. I chciałam również powiedzieć, że ten festiwal jest o tyle ważny, że on odkrywa, bo wy odkrywacie kinematografię nieznane nam, ormiańska, na przykład kinematografia ormiańska, nie wiem, czy ktoś słyszał o jakimś filmie. Ja na przykład teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć żadnego tytułu. No my, tak, to jest też niesamowite, że tak jak wspomniałam dzisiaj, to jest ten rys programowy festiwalu. My w skali ogólnopolskiej staramy się odkrywać rzeczy, które dotąd nie były. Kinematografia, tak jak każda ze sztuk, ma pewne rzeczy, które odkryć trzeba i my na to stawiamy. Tak jak dzisiaj upubliczniliśmy informacje z programu, mamy zjawiska, prawda? Mamy zjawiska, czyli stawiamy na rzeczy kultowe, na te nurty w kinie, które trzeba pokazać, a które bardzo często stoją tak naprawdę pod prąd krytyce filmowej, a które kochają kinomani, którzy sobie gdzieś tam nawet do tej pory nielegalnie musieli to oglądać. My to pokażemy oficjalnie, oni będą mogli to zobaczyć. To jest to pasmo Camp Not Dead, o którym dzisiaj powiedzieliśmy, i Ken Russell, czyli szaleniec, geniusz, człowiek, który prowokuje swoimi filmami. Camp przecież został odkryty w latach 60. w Ameryce, a do Polski dotarł dosyć późno, bo tak naprawdę na przełomie lat 80. i 90. To też właśnie te retrospektywy, o których wspomniałaś, kino ormiańskie jako pierwsi pokazaliśmy. Do tej pory tego w Polsce nie było. Kino tureckie w roku 2007, które dopiero teraz odkrywa wielki festiwal Romana Gutka, Era Nowe Horyzonty, a to my jako pierwsi pokazywaliśmy Zeki Demirkubusa i tak naprawdę to trzeba podkreślić. Mamy do tego talent. Cieszymy się z tego bardzo i jeszcze chciałam, żebyś wspomniała o drugim zjawisku, bo właśnie te dwa nazwiska, Kena Russella i Kosty Gavrasa, zdominują ten festiwal pod tym względem, że no on będzie tak wyglądał, a nie inaczej. Tak, Kosta Gavras to jest kolejne nazwisko bardzo ważne dla nas. To będzie pokazane w pasmie Mistrzowie. Paśmie, które regularnie prezentujemy, ale w którym też staramy się pokazywać mistrzów znanych i nieznanych. Takich, o których szkoły filmowe nie uczą, albo przynajmniej wspominają, napomkają, natomiast ktoś, kto nie pogrzebie w kinematografii światowej, ktoś, kto tak naprawdę nie chce tego do końca zgłębić, bądź po prostu nie ma na to czasu, no nie dowie się. Kosta Gavras to taki rewolucjonista kina, to człowiek, który różnie jest postrzegany z tego względu, że uprawia kino polityczne. On stworzył gatunek thrillera politycznego. Z pochodzenia Grek, z mieszkania, z tego, gdzie tak naprawdę został zmuszony, żeby tworzyć, bo musiał się wyprowadzić z Grecji, Francuz. Jedni i drudzy uważają, że jest ich, co też niejednokrotnie zdarzało się nam Polakom, z naszymi wielkimi, prawda? Człowiek niesamowity, dzięki niemu tak naprawdę Olivier Stone mógł stworzyć film JFK. Nagrodzony Oscarami, nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. Człowiek, dzięki któremu film Elitarni mógł dostać nagrodę Złotego Niedźwiedzia w Berlinie 2 lata temu, która też wzbudziła kontrowersje, bo jest to kino polityczne, ale tak naprawdę obnażyło to, w jaki sposób milicja działa w Brazylii. I to jest taka osobowość, bardzo odważna, kontrowersyjna, ale która potrafi pokazać, jak pewni politycy działają, jak na przykład, jaki był przełom w Ameryce Południowej, co tam się działo
I takie kino my chcemy pokazywać, ja przede wszystkim. Kasiu, o filmach możemy długo rozmawiać, ale musimy teraz już powiedzieć, że ten festiwal rusza w czerwcu. Tak, już teraz, niedługo. Już niedługo, dokładnie datę podamy. 26 czerwca 26 do lipca. Odliczamy czas. Teraz najbardziej gorący okres dla Was. Przygotowania, czekamy na wolontariuszy, że na koniec powiedzmy, że czekamy na wolontariuszy, prawda? Tak, 5 maja, czyli wczoraj, został ogłoszony nabór na wolontariuszy. Zdecydowanie zapraszamy wszystkich. Co roku tych wolontariuszy jest bardzo dużo. To jest ogromny punkt dla takiego wolontariusza, bo to jest bardzo kreatywna praca. Mają możliwość nie tylko samej pomocy wolontaryjnej, ale przede wszystkim zdobycia ogromnej wiedzy, przebywania z aktorami, z reżyserami. To jest też niesamowita atmosfera. Wiele przyjaźni się zawiązało w czasie pracy przy festiwalu, co myślę jest tutaj dużym atutem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jeszcze się spotkamy z pewnością przed festiwalem. A Toffee Fest, jak Państwo słyszeli, już niedługo, bo 26 czerwca. To jest niedługo, prawda? Tak, niedługo. Dla organizatora to jest bardzo mało czasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gościem była Katarzyna Jaworska-Kawka, dyrektor artystyczny Toffee Fest w Toruniu.